No w każdym razie, tu jest kolejna dobra odpowiedź. Sorry, że tak ciągnę, ale wiem, że większość z Was by chciała kupić piłkę nożną, ale do kiosku ma daleko, albo nie ma w ogóle kiosku, natomiast ma komputer. O tej Polsce i Rosji, że kasa jest przecież zupełnie inna, czyli u nas i u ruskich, a odpowiedź. Pieniądze mogą być bardzo różne, ale to automatycznie nie oznacza, że piłkarz, za którego zapłaciłeś 10 milionów, na pewno będzie lepszy od tego, który kosztował 500 tysięcy. Tak to nie działa. Zresztą nie tylko w futbolu. Jeden dostanie od rodziców, to jest bardzo fajne, jeden dostanie od rodziców 100 rubli i będzie umiał zostać milionerem. Za to drugiemu można dać miliony, a i tak zostanie bankrutem. No i teraz pytanie o Czerczesowa, bo to rozstrzygnie się w parę następnych tygodni. Czy on dostał 100 rubli i zostanie milionerem? Czy dostał miliony? No bo dostał. I zostanie bankrutem. Jaką opcję obstawiasz? Powiedz. Endy? Nie wiem, nie słucham. No bo ja właśnie nie słuchałeś, no tak, bo ty jesteś, wiesz, ty jesteś, jak to się mówi, ten autyzm absolutny. Chodzi o to, że jeden dostaje 100 rubli i może zostać milionerem, a to za to drugiemu można dać miliony, a i tak zostanie bankrutem. No trzeba dawać wędkę. No trzeba dawać wędkę, czyli dać tylko 100 rubli, tak? Ale ja cię zapytałem, czy jeżeli Czerczesow dostał w Legii miliony, to będzie bankrutem, czy zrobi miliardy z tego? No ja nie wiem, czy akurat Legia jest taką wędką, na której może taki milion zrobić. No, Legia nie jest wędką. Ach, nie doceniasz, pamiętaj. Cudze chwalicie, swojego nie znacie. Sami nie wiecie, co posiadacie. No i dobra, już ostatnie z tych pytań. Dzięki w ogóle za tę rozmowę, bo tak trochę inaczej będę patrzył na Czerczesowa, czyli nie jak na duraka, buraka, tylko na po prostu człowieka myślącego, chociaż bramkarz, czyli parę razy w główkę musiał zaliczyć. Zresztą widać. Ale jest coś takiego... System rozgrywek w Polsce podoba się panu? Odpowiedź. Jest takie przysłowie w Rosji. Kiedy przyszedłeś do cudzego kościoła, musisz podporządkować się jego prawom. Dlatego wszedłem do waszego kościoła z szacunkiem. Szanuję wasze rozwiązania i regulaminy. Nie mam zresztą wyboru. Muszę się do nich dostosować. Jeśli czegoś nie mogę zmienić, nie oceniam, bo byłaby to pusta strata czasu. No ja myślę dokładnie tak samo, czyli nie analizować zdarzeń, które najprawdopodobniej nigdy nie nastąpią. No i tylko jeszcze jedną rzecz powiem śmieszną, gdzieś tu widziałem na samym końcu. To będzie specjalna dedykacja dla Was, ale i dla Andy Karola. Andy, skup się. Ten wpis taki z tego, Przemek Pawlak, nie wiem kto to jest, ale to domyślam się, że jakiś tam tego, mówi tak. Moneta chyba nie wiedział, że Bereszyński miał przejść do Benfiki za 2 miliony euro, więc wsadził go na karuzelę. Tego już nie złapał. Ty nawet nie wiesz, kto to jest Moneta. Łukasz Moneta? Moneta, Ruch Chorzów. Słuchaj, ale jeszcze jeden dobry tekst, bo zawsze lubię te przedostatnie strony, takie różne, takie Michałki. Zawsze lubiłem. Zresztą w starej piłce nożnej przed laty to dokładnie też była taka rubryka samych Michałków. Jeden nudny tekst, zawsze naczelny pisał tam współwoleja, czy jakoś tak, ale było takie średniawe. Natomiast nie miał on talentu do pisania, ale miał talent do dobierania mądrych ludzi do redakcji. No więc jest taka informacja, że a propos 15 milionów euro rocznie, no je, 15 milionów euro rocznie do końca 2021, czyli jeszcze ile to będzie lat? 5 lat jeszcze. Uch, to ładnie, to 5 lat razy 15 to 50, 75. To urząd skarbowy walnie z 50, żona 20, może mu zostanie na frytki. Ale jest teraz o tych 15 milionach. Jeśli ktoś myśli, że to całkiem sporo, ma rację. Choć akurat niejaki Sandro Wagner, słyszałeś o takim? Nie. Sandro Wagner, ja też nie. Wychowanek Akademii właśnie Bayernu, a obecnie napastnik Darmstadt ma inne zdanie. I teraz wypowiedź.
Wypowiedź Cymbała. Kiedy spojrzy się na poświęcenie piłkarzy, to oni naprawdę nie zarabiają wystarczająco dużych pieniędzy. Koniecznych jest wiele poświęceń. Kariera piłkarska trwa tylko 10-15 lat. Generalnie nie ma szans na porządne wykształcenie. Wszystko poświęcasz piłce. Myślę, że nawet gracze Bayernu nie otrzymują odpowiednich wypłat. 12 milionów euro rocznie to nie jest wystarczająca suma. Bezwstydnie ogłosił 28-latek na ławach Bildu. No właśnie, dlatego Neuer dostał 15, może wystarczyć. Nie 12, a 15. Bezczelność sięgająca granic. Jeszcze, słuchajcie, doczekamy czasu, gdzie piłkarze znowu będą grać za darmo i wszyscy zorientują się, że biznes ten jest totalnie, ależ to totalnie przepłacony. Życzę miłego weekendu, no i do zobaczenia. Jeszcze nie wiem, jaką koncepcję przyjmiemy w poniedziałek, jak będzie finał Pucharu Polski. Czy zrobimy to przed meczem, czy po meczu? Karol, co sądzisz? Jeszcze rozwiążemy ten problem. To zostawimy w takie jedno wielkie niedomówienie. Natomiast niewątpliwie poniedziałek zapowiada się przynajmniej raz w życiu. Nie politycznie, tylko futbolowo. I właśnie o to nam w życiu chodzi. Dzięki.